Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj odpowiem na Wasze pytania, jak zmieniło się moje ciało w przeciągu 3 ostatnich lat, bo jak wiecie, jak Sawcie miał 9 miesięcy, zaczęłam regularnie trenować i przede wszystkim robiłam to w domu. Bez wychodzenia z domu osiągnęłam naprawdę spektakularne efekty, moje ciało się bardzo zmieniło, a jednocześnie wdrożyłam zdrowe nawyki. No i właśnie, o co chodzi z tymi zimnymi prysznicami, morsowaniem na balkonie, o tym Wam wszystko opowiem. Pokażę Wam moje obciążenia, z którymi ćwiczę na bieżąco i dodatkowo opowiem, z kim ćwiczę, bo to jest bardzo istotne. I zauważyłam ogromne zmiany, zmieniając trenera na YouTubie, ponieważ ćwiczę w domu bez trenera personalnego na siłowni. Jednocześnie zamykam się w bardzo fajnej rutynie w ciągu całego dnia, więc opowiem Wam o tym i jednocześnie będziemy zdrowo miksować razem z Blendigo. Pojawiła się nowa książka kulinarna, więc również zajrzymy do środka. Także mam nadzieję, że taka tematyka Was zainteresuje. Będą oczywiście stroje sportowe, będzie dużo pysznych przepisów i jednocześnie opowiem Wam o zmianach, regularnym ćwiczeniu, zdrowej diecie dla każdego. Także zaczynamy. Mam wszystko naszykowane, żeby zrobić naleśniki. Oczywiście buratę możecie wymienić na mozzarellę, także daję Wam alternatywę. Są bardzo podobne rzeczy, tylko ja po prostu smakowo burata mi bardziej pasuje, natomiast jest 2 razy droższa, więc taką alternatywą będzie na pewno mozzarella. Potrzebujecie przede wszystkim 2 jajek, będziemy je miksować ze szpinakiem. Do tego będzie nam potrzebna sól i oczywiście przyprawę. I wiadomo, blender, słuchajcie, ale ten kolor to jest po prostu petarda, obłędny. Ja już, słuchajcie, długo na niego polowałam. On wrócił ponownie i, słuchajcie, stwierdziłam, że to będzie po prostu idealny moment, żeby go zamówić. Zwłaszcza, że kocham blendery Blendigo, mam czarny, różowy, taki przepiękny turkus i ta jagoda mi się mega spodobała, także no ja Wam polecam, bo naprawdę od razu cieszę oko. Później będziemy, słuchajcie, zapiekać naszą buratę z awokado i mozzarellą, troszeczkę posypiemy przyprawami i słuchajcie, gotowe, także pokażę Wam, jak to zrobić. W ostatnim vlogu zaskoczyłam Was smalcem z gęsi, bardzo zdrowy tłuszcz, na którym teraz absolutnie kocham smażyć omlety, naleśniki na wytrawnie, natomiast oczywiście alternatywą na słodko jest olej kokosowy, bogaty też w MCT, natomiast jeżeli chodzi o smalec z gęsi, ma bardzo dużo witamin. Jest to odżywczy olej, odżywczy tak naprawdę tłuszcz, bo to jest, słuchajcie, taka jakby pasta. I to jest duży słoik, więc on może, słuchajcie, stać nawet w lodówce rok. To myślę, że Was pocieszy, ponieważ no kto by zjadł prawie litr smalca. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ja absolutnie dodaję do każdego omletu i to jest moim zdaniem świetna alternatywa bardzo zdrowego tłuszczu. Przechodzimy oczywiście do blendowania. Ja potrzebuję 2 jajka, tak jak Wam już wcześniej wspominałam. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić troszeczkę lepiej niż w ostatnim vlogu, więc rozbijamy jajko. Wrzucamy do blendera. Słuchajcie, bardzo lubię robić omlety w Blendy. Zwłaszcza właśnie taką formę naleśników, bo to mi bardzo szybko miksuje. Więc teraz dodam odrobinę soli. Ale ja na keto nie żałuję soli, bo ograniczam węgle. Więc pamiętajcie o tym, że jeżeli macie dużo węglowodanów w diecie, to sól ograniczamy. Ale jeżeli jesteście na diecie ketogenicznej, gdzie przeważa ona w tłuszcze, jak najbardziej można solić. I to jest, myślę, że nowość dla wielu z Was. Ale tak. Tak jest. Także to nie jest zasada, że wszystkiego po trochu, bo czasami po prostu trzeba coś ograniczyć względem czegoś. No i tutaj akurat ograniczamy węgle. Słuchajcie, mamy tak naprawdę naszą bazę gotową. Ja jeszcze dodam oczywiście szpinak, bo na tym mi najbardziej też zależy, żeby nasze naleśniki miały taki zielony, fajny kolor. Także dosłownie każdy listek się liczy, bo ja uwielbiam szpinak. Możecie dodać odrobinę śmietanki. Ja ograniczam ostatnio takie produkty z uwagi na to, że mają troszeczkę ukrytych węgli, więc staram się na bieżąco to ograniczać. I widzicie, zamigało. Mamy diodę. Tak samo jak ładujecie, to pamiętajcie o tym, żeby te 2 strzałki się ze sobą spotkały i miksujemy. Ty też jesteś aktywny sportowo. Proszę bardzo. Sawcio jest zapisany, słuchajcie, na piłkę, na buciki. No, aktywność sportowa, słuchajcie, pierwsza klasa. A pochwal się, co ostatnio zrobiłeś. Tak byłeś głodny, że w połowie treningu przestałeś ćwiczyć. Ale wracasz, co? Sawcio? Tak. No to super. To mamy to nagrane. Także proszę bardzo, mały piłkarz. Co ty tam szukasz? No, to jest taki podręcznik, słuchajcie, dla małego piłkarza. Super. Czyli nie można na przejściu, tak?
Tutaj są różne zasady. O, tu jest! No właśnie. Pierwszy naleśnik mi generalnie nie wyszedł, bo Ksawera zaczął się o milion rzeczy pytać, a w związku z tym gdzieś tam zaczęłam dubać w tym naleśniku, ale słuchajcie, to będzie jako przykrycie. Będzie bardzo fajne, bo to na to posypiemy ser. I słuchajcie, zrobimy w ten sposób, że teraz na taką rozgrzaną patelnię zrobimy drugiego naleśnika. O, proszę bardzo. I na niego, słuchajcie, będziemy kładli awokado. No tutaj sobie, w sensie, poukładamy takie fajne kawałki. Tak. Dopiero teraz będzie burrata. I uwaga. Zrobimy to tak jak ostatnio, czyli zrobimy takie mniejsze kawałeczki. Najlepiej w środku, żeby się, słuchajcie, to nie wylewało tak nam na boki. O, proszę bardzo. Co będziesz jadł z mamą? O, zobaczcie, to bardzo fajnie wygląda. I teraz przykryjemy to tym naleśnikiem. I dopiero, słuchajcie, posypiemy serem. To jest ser cheddar, to jest ten, co bardzo lubisz. Chcesz jeszcze? No to proszę bardzo. No to jest, słuchajcie, mój nadworny łasuch. Tak? Ty lubisz cheddar, tak? No to sobie weź. Ja się polecam Wam też posypać to papryką, bo do smaku to będzie super, ale jednocześnie da bardzo fajny kolor. Chcesz spróbować, tak? Nie, to nie. To nie? To jest niedobre. To jest niedobre, ble? No uwierzcie mi, że to jest bardzo dobre. Także słuchajcie, tak wyszły nasze wariacje szpinakowe. Ale możecie do tego dodać na przykład pomidora, pulpę. Także to też jest bardzo fajne. Tam smoothie jest dobra i ma mało węglowodanów, także to naprawdę będzie świetne. Także na wierzch zawsze można, słuchajcie, troszeczkę dodać i będzie obłędne. Czyli mówisz, że dobre? Tak, dobre. Tak jak nas, robimy? No. Jeszcze, tak? Gdzieś podsunę, bo przecież... No to... Proszę bardzo. Przemyciłam Ci awokado, ha, jak widziałeś. No. W ogóle jak ja sobie biorę, to zobaczcie, co robię. Masz tu awokado i serek. Ale dobre, co? No. Dobrze, podam Ci z burrattą. Burrattą? Burrattą. Proszę bardzo. Niam. Jakie dobre. Dziękuję Ci bardzo. Lubisz makadamia chyba najbardziej, co? No. Ja też. Tu sobie, słuchajcie, podjadamy takie dobre rzeczy. Ale orzechy to jest coś, co ja naprawdę lubię w ciągu dnia jeść. No jak widać, też mam fana makadami. Co? Też się umawiasz. Też lubisz makadamię? To super. Że bycie mamą, aktywną mamą, to nie lada wyzwanie, ponieważ musimy sobie zaplanować regularność swoich treningów. Przede wszystkim zwiększamy, odejmujemy i jednocześnie regulujemy sobie te treningi. W związku z tym również zwiększają się obciążenia i też sposób ich planowania, a jednocześnie planujemy posiłki dla siebie, całej rodziny. No i nasze zapotrzebowanie kaloryczne się raz zwiększa, raz zmniejsza, więc musimy tutaj optymalizować swój sposób odżywiania się, dlatego też dzisiaj będziemy właśnie dużo gotować. Jednocześnie pokażę Wam stroje, w których na bieżąco ćwiczę. Ocean Apart towarzyszy mi od 3 lat. Świetnej jakości przede wszystkim stroje sportowe. Mamy też w nowej kolekcji kurtki, kołderki. To są dosłownie kurtki, kołderki. Ja wiem, że bardzo nie polewały się przy okazji zniżek, więc mam dla Was minus 30%. Na wszystko, bez kwoty minimalnej, myślę, że warto skorzystać, bo jeżeli macie już pełen koszyk, no to jednocześnie rabat Wam się sprawdzi przy okazji zimowych wyjazdów. My też, słuchajcie, planujemy wyjazd do Torunia
tygodnia i na pewno będziemy dużo chodzić po Starym Mieście, na bulwarze, także zaplanowałam sobie takie termo też jednocześnie stroje i właśnie nową kolekcją Ocean Apart. Są takie jakby troszeczkę termiczne stroje sportowe. One bardzo ładnie trzymają przede wszystkim ciepło. Także po rozgrzewce czujecie tą temperaturę. Dodatkowo leginsy Wam się świetnie sprawdzą na wyjazdy. Możecie traktować je jako część garderoby, która przede wszystkim chroni Waszą skórę, Wasze ciało przed zimnem. Mamy jeszcze w nowej kolekcji bluzeczki ze ściągaczami, jednocześnie z golfem. Bardzo ładnie trzymają ciepło, ale też są świetne na przykład na rozgrzewkę, więc możecie założyć sobie na to i zdjąć, kiedy Wam już się zrobi gorąco, albo na przykład traktować to jako część garderoby właśnie na wyjazdy. Mamy różne kolory, ja mam wersję oczywiście taką przepiękną bordową. Leginsy fantastycznie dopasowują się do ciała, mają dwie kieszonki, w związku z tym klucze, telefon, AirPods na przykład możecie sobie włożyć i tak naprawdę nic nie krępuje Waszych ruchów i nic Wam przede wszystkim nie zginie. To jest bardzo fajne, no bo rzadko kiedy w leginsach są kieszonki. Mamy dodatkowo opcję taką kremową, to nie jest do końca biel, to jest taka przepiękna kremowa wersja. Zobaczcie, te topy są w ogóle ładnie wykończone z tyłu takim paseczkiem. Bardzo ładnie, tak jak Wam wcześniej wspominałam, trzymają biust. No i mamy oczywiście opcję dodatkową z golfem. Ale tak naprawdę każdy element możecie sobie dokupować osobno, miksować te kolory. To jest w ogóle fantastyczne rozwiązanie. No i mamy przepiękne leginsy również z kieszonką. Także mam nadzieję, że nowa kolekcja zarówno kurtek, jak i nowych strojów sportowych Wam się sprawdzi, a jednocześnie macie minus 35% na wszystko bez kwoty minimalnej, także korzystajcie. Ja słuchajcie, dzisiaj zrobiłam trening aktywnie, także mam nadzieję, że również uzupełnicie swoją kolekcję właśnie kodem rabatowym, a my zabieramy się za kolejne gotowanie. Nie ma nic lepszego jak w tle prygający rosół, niedziela, zapach mięsa, warzyw. Zrobiłam chłopakom też ziemniaczki, Nathan właśnie robi pranie. I idealny czas na maczę. 3 gramy mojej maczy. Blendy Go się tutaj super sprawdzi, ponieważ ją idealnie spieni, zmiksuje, jednocześnie sprawi, że nie będzie grudek. No i dla podbicia smaku białko, słony karmel. Rewelacja. Powiem Wam, że naprawdę taką maczę bardzo lubię. Ja jak jesteście na diecie ketogenicznej, to Wam polecam olej MCT. Tutaj mam 15 ml i 10 gram masła klarowanego. Słuchajcie, wszystko to razem blendujemy, mieszamy. Zobaczcie, Morisek, ojej, myślałem, że coś mam dla Ciebie, tak? No nie, niestety. I słuchajcie, myślę, że to jest idealny czas, żeby zalać maczę. Tak mniej więcej 75-70 stopni, to jest tak idealnie. Jak przepięknie się matcha zblendowała i jaka jest pianka, także Blendy naprawdę bardzo fajnie sobie radzi z każdym w zasadzie posiłkiem, który robię, więc matcha jest jednym z nich, to jest taka słodka przekąska, jednocześnie coś zdrowego, także dodam adaptogeny i gotowe. Najczęściej mnie ostatnio pytacie, skąd ja biorę przepisy. Generalnie muszę Wam powiedzieć, że po prostu z głowy, ale w tej głowie się kotłują różne miksy, które gdzieś tam widziałam na TikToku, na Instagramie, gdzieś tam sobie przewijam. O, widzę, na przykład powstał chlebek z tego i z tego, a ja mam w lodówce to i to, się zastanawiam, czy to wyjdzie. Albo na przykład, tak jak w przypadku nowego przepisnika Blendy, po prostu dostosowuję sobie ten przepis do diety ketogenicznej, tak? Czyli to, co mogę jeść. I na przykład koleżanka zauważyła, że w moim jadłospisie, jakby można to powiedzieć, przewijają się te same produkty, ale w innym miksie. I na przykład gdzieś tam się pojawia cukinia, brokuł, kalafior, pomidorki koktajlowe. Słuchajcie, uwielbiam awokado, także dzisiaj sobie zrobimy i to też będzie na bazie inspiracji właśnie tego przepisnika, deser z awokadą, nie mlekiem kokosowym, tylko słuchajcie, mam mleko kokosowe, to dla baristów, dodamy do tego kakao, ale tutaj słuchajcie, ta książka jest tak ładnie wydana, że aż po prostu szkoda, słuchajcie, nie mieć jej w domu, a tak powiem Wam szczerze dlaczego, ponieważ tutaj macie przepisy na smoothie i to są niby tak oczywiste przepisy, ale ciężko czasem po prostu podejść do kuchni i stworzyć coś fajnego.
nie wiem, nie mam pomysłu, musimy poszukać w internecie, tracimy czas. Tutaj macie wszystko. Bardzo mi się podoba to, że mamy przepisy na gofry, na smoothie, na różnego rodzaju desery, ale one są tak proste, bo wymagają, nie wiem, 5 składników, które wy macie w lodówce, ale często ciężko nam je połączyć ze sobą, a tutaj macie fajne smaki, dużo takich fajnych kawowych deserów, więc tutaj mamy przede wszystkim przepisy dla osób dbających o siebie, lubiących koktajle, pracujących w biurze, chcących zrobić coś na szybko, także bardzo fajna sprawa. Podoba mi się. Koktajle, pasty, sosy, naleśniki, gofry. Także propos blendy, jak jesteście fanem tych blenderów albo chcecie sobie teraz kupić na święta, bo jest w bardzo fajnej cenie, to moim zdaniem super. Także zrobimy sobie deser, to będzie deser do śniadania i jednocześnie no pokażę Wam, jak to zrobić, bo to jest mega proste. Potrzebujecie awokado, mleko, kakao, erytrytol, bo dzisiaj sobie, słuchajcie, zaszalejemy, skoro wczoraj zjadłam taką niedobrą trochę pastę keto. I po niej po prostu od razu jesteście w łazience, to powiem Wam tak, wolę chyba sobie sama zrobić. I ostatnio naprawdę przeszłam ten etap tych keto słodyczy. Jedyne, co bardzo lubię i po czym się dobrze czuję, to są fruzaliny. Natomiast te wszystkie keto pasty odpada, serio. Nawet po 2 łyżkach jest mi niedobrze, czuję się wzdęta, a nie na tym polega dieta ketogeniczna, także... Ja może przy okazji aplikacji Fitatu pokażę, co będziecie potrzebować. Mleko kokosowe, to jest napój kokosowy dla baristów, także mamy to. Oczywiście blender, co jest bardzo ważne, to ja sobie już przygotowałam, awokado, mam erytrytol i cynamon, wszystko, słuchajcie, zważyłam, a jeszcze tak wpadłam na pomysł, że może dodam po prostu adaptogeny, żeby to był taki jeszcze bardziej zdrowy deser i taki faktycznie wspomagający pracę mózgu, zwłaszcza, że jestem zaraz po śniadaniu, więc to będzie super sprawa na cały dzień. No i słuchajcie, lecimy dalej. Mamy jogurt naturalny, kakao 5 gram, pastę z orzechów laskowych, ona ma, słuchajcie, fajną ilość tłuszczy, mało węglowodanów, oczywiście olej MCT i masełko, słuchajcie, to będzie taki naprawdę bardzo fajny kremowy deser, więc ja już naszykowałam sobie kakao, ja mam takie ekologiczne, erytrytol i za chwilkę doleję oleju MCT i będę łączyć wszystkie składniki, doleję sobie mleko i gotowo. Ja muszę Wam powiedzieć szczerze, że się po prostu po tym kremie utwierdzam, że warto go sobie zrobić samemu. Macie określoną ilość kalorii, Wasze ulubione składniki. Ja dodałam troszeczkę aromatu jeszcze waniliowego. I słuchajcie, mam sporo kremu. Tutaj mamy olej MCT. No tak naprawdę wszystkie składniki Wam tutaj wyświetlę. No powiem Wam tak. Moja inwencja twórcza. Właśnie to jest to. Wiedziałam, że to ma być awokado, ma być to kakao. Dodałam troszeczkę mleka kokosowego, żeby po prostu było smaczniejsze. Posłodziłam erytrytolem, bo chciałam słodki, nie chciałam się, wiecie, katować tylko smakiem awokado. Rewelacja. Ja awokado bardzo lubię. To w ogóle ma taką konsystencję kremowego budyniu. Musicie sobie na przykład wrzucić orzechy pekan, żeby było takie crunchy bardziej. Rewelacja. Całe przy Was zjem, serio. Pycha. Fajnie, jak sobie smakuje, jak sobie sami zrobicie, nie? Zróbcie koniecznie ten przepis, nie wiem, pozamieniajcie, co lubicie. Ale nie zapominajcie o erytrytolu. Ja już, słuchajcie, mam przygotowany rosół z moich zapasów, kapustę kiszoną. Brokuł się gotuje, ponieważ będziemy go blendować z rosołem i wątróbka. Wiem, że ostatnio naprawdę przekonałam Was do tego tematu jedzenia wątróbki. W ogóle super, food w postaci podrobu, także super. No i będziemy to wszystko blendować. Tutaj oczywiście
strzela trochę, ale no to podobno jest jakiś patent. I dużo witaminki C, zawsze jak jecie podroby, wątróbkę, to też dodawajcie kapustę kiszoną, ogórki kiszone, ogólnie kiszone. Odgrzałam rosół, ugotowałam brokuły i będę robić zupę krem. Wątróbka już gotowa, oczywiście z kapustą kiszoną. Ja słuchajcie, robię taką wersję bardziej płynną, więc troszeczkę więcej dodałam rosołu, ale jeżeli macie ochotę na takie kawałeczki, to po prostu wrzućcie na dosłownie pół miksowania i będziecie miały taką fajną zupę krem. Dobre? Ty to lubisz, słuchajcie, takie rzeczy, on naprawdę, on jest bardzo ciekawy w ogóle smaków, także myślę, że zupę brokułową razem... Truskawkowe? Truskawkowe? Nie, to jest broku. A czemu? No mama miała ochotę na zupę krem, to ja sobie też, słuchajcie, robię jutro do pracy. To jest druga porcja. To nie jest truskawka. A, bo to się przyzwyczaja, że my koktajle robimy, tak? Koktajle. Z truskawką, jogurtem. No to ci zrobię za chwilkę. Przejdziemy do części praktycznej, jeżeli chodzi o ćwiczenie, morsowanie, zwiększanie obciążeń i mam nadzieję, że ta część kulinarna Wam się spodobała. Pyszny przepis na omlet, jednocześnie zupa w połączeniu z wątróbką i cudownie słodki, ale jednak zdrowy deser. W książce Blendy Go macie mnóstwo ciekawych przepisów na gofry, desery, smoothie, jednocześnie koktajle, także jest to bardzo fajny dodatek do tego, że cały czas na bieżąco korzystamy z Blendy, więc myślę, że kilka fajnych inspiracji u mnie też wpadło w głowie, przeglądając nowy przepisnik, a jednocześnie mogę sobie zamienić na przykład banana na inny owoc, który ma niższy indeks glikemiczny, który ja na diecie ketogenicznej mogę jeść i mogę go wprowadzić do takich słodkich, zdrowych deserów. Słuchajcie, jeżeli chodzi o morsowanie, więcej Wam opowiem w kolejnym vlogu, ponieważ spotkamy się na balkonie, pokażę Wam, jakie są ubrana, ile tak naprawdę morsuję i na czym to polega, ale to w takim dużym skrócie bardzo fajnie aktywizuje przed treningiem. Ja zwykle popełniałam ten błąd, że robiłam to po treningu, polowałam się zimną wodą, a to zdecydowanie niwelowało efekt tego treningu, więc w porę się zorientowałam, korzystając oczywiście z wiedzy Mateusza Ostręgi i jednego z podcastów, które stworzył ostatnio, na temat takiego efektywnego ćwiczenia, czyli jak to połączyć z morsowaniem, kiedy to robić, kiedy na przykład stosować zimne prysznice, kiedy wychodzić na balkon, kiedy finalnie na przykład morsować w takich już mniej kontrolowanych warunkach, jakim jest jezioro. Do tego jeszcze, słuchajcie, nie dojrzałam chyba emocjonalnie, bo to są zbyt dla mnie niekontrolowane warunki, nie mogę uciec, nie mogę się szybko przykryć ręcznikiem, więc zaczęłam po prostu to robić w warunkach domowych. I to jest fantastyczne, przyspieszycie spalanie tkanki tłuszczowej, przede wszystkim przyspieszacie swój metabolizm, aktywizujecie tą brunatną tkankę tłuszczową, a polewając się na przykład, ona jest, słuchajcie, w okolicach naszego karku, wzdłuż kręgosłupa i w okolicach mózgu, więc tutaj się warto polewać zimną wodą, więc to jest bardzo ciekawy temat. A przechodząc teraz do ćwiczeń, pokażę Wam moje gadżety, zaczynając od gum oporowych. Dla mnie, słuchajcie, gumą oporową, która jest moim must have, to jest taka grubsza, materiałowa. Ja ją, słuchajcie, kupiłam na Allegro, 3 takie za 50 zł, także myślę, że na lata Wam starczy taka guma, ponieważ ona no, nie ma szansy pęknąć, nie ma szansy się rozejść, jest bardzo dobrze zszyta, więc ja zawsze pracuję z tą o oporze medium. I coś, co odkryłam też na Allegro za całe 15 zł, to jest taka guma oporowa, ale możecie ją regulować i w zależności im bliżej jakby włożycie ręce do tych przegródek, tym macie większy opór i po prostu, widzicie, aktywizujecie mięśnie tutaj rąk. Także to jest bardzo fajne. Ja uwielbiam dodawać sobie tą gumę do różnych ćwiczeń. Zresztą naprawdę można miksować te, które są dostępne w internecie i po prostu dodawać swoje obciążenie. Następnie obciążenia na nogi i na ręce. Ja tutaj mam takie, słuchajcie, obciążenia na nogi. Tutaj mam chyba 2,5 kg z tego, co pamiętam, natomiast na ręce mam 1,5. Po prostu zawijacie, macie takie nadgarstki i dodatkowo macie obciążenie, także takie dwie opcje są naprawdę super. Zdecydowanie zmieniło to zwiększenie ilości ćwiczeń na górne partie ciała, czyli ramiona. Dokupiłam sobie hantelki, zwiększyłam obciążenia i jednocześnie zwiększyłam intensywność tych treningów.
bo wcześniej, uwaga, w ogóle tych nie robiłam. Także zawsze ćwiczyłam nogi, uda, pośladki, brzuch oczywiście, bo te partie chyba najczęściej lubimy ćwiczyć, więc myślę, że docelowo zawsze jesteśmy ukierunkowane na górę, niżeli na dół, które jednocześnie bardzo ładnie wygląda w luzkach na ramionczka, wysmukla nam sylwetkę i warto również je ćwiczyć, także myślę, że Wam podpowiem kilka fajnych obciążeń, na przykład hantelki 1,5 kg, to jest tak naprawdę rozruch, ale jednocześnie jak ja na przykład nie mogę z większymi obciążeniami wykonać na przykład danego ćwiczenia, powiedzmy takiego pochylenia i gdzieś tam wypchnięcia tych mięśni, to właśnie 1,5 kg hantelki mi w tym pomagają. Albo na przykład robię brzuszki, jeszcze wypycham sobie dodatkowo, ćwiczę też ramiona. Ja bardzo lubię miksować ćwiczenia, bardzo lubię łączyć, dodawać obciążenia do tych, które na przykład nie mają na wideo, więc pamiętajcie o tym, że to Wy tak naprawdę tworzycie ten trening, a wykonujecie powiedzmy jakby taki szkielet, który możecie sobie modelować na swoje potrzeby, dokładać obciążenia, zwiększać, urozmaicać, dodawać gumę, dodawać jeszcze ketla. Słuchajcie, wszystko można zrobić. Także 1,5 kg rozruch albo takie ćwiczenia, które po prostu nie możecie z większym oporem wykonać, ale tutaj już pojawia się hantelek, który Wam w tym pomoże, jeżeli chodzi o te cięższe ćwiczenia. 3 kg, bardzo fajnie modeluje, już robimy takie wypchnięcie, ciągniemy, napinamy, także to jest naprawdę super. I mam 4 kg. To też jest, słuchajcie, mój święty graal. Uwielbiam te hantelki, polowałam na takie 5 kg, ale nigdzie nie były dostępne, więc po prostu kupiłam takie. Więc myślę, że 5 kg to jest takie optymalne obciążenie. Oczywiście możecie w różnych wersjach kupić sobie te hantelki. To jest po prostu bardzo, bardzo duży hantel. No, zdecydowanie gorzej się prezentuje od takiego, no ale nie mogłam znaleźć i później jak już kupiłam ten, to pojawił się gdzieś tam na stronie 5 kg, ale stwierdziłam, że już ten zostaje. Robię naprawdę kilka takich serii właśnie z obciążeniem 5 kg, a do większych już używam ketli, bo wtedy przechodzę na dół i ćwiczę dolne partie, czyli uda, pośladki i potrzebujemy do tego ketli, zwłaszcza do przysiadów. Więc możecie wykorzystać takie. Ja mam obciążenia 2 razy po 6 kg i 2 razy po 8, a docelowo chcę zwiększyć je do 10. Bardzo fajnie się ćwiczy ramiona jednocześnie, na przykład wyciągając sobie ketle w takim półzgięciu. Możecie robić martwy ciąg z ketlami. Bardzo fajne ćwiczenie na uda. Ja już Wam wielokrotnie pokazywałam w różnych filmach, to przysiady, różne skosy, naprawdę fenomenalne ćwiczenia i naprawdę bardzo ładnie rzeźbią. Ja to widzę, słuchajcie, po boczkach i po wysmukleniu z boku ud, bo ja nie rozbudowuję ud, ja je wysmuklam. Właśnie to jest poprawne wykonywanie ćwiczeń, bo poprawne wykonywanie ćwiczeń dąży do tego, żeby je wysmuklać, a nie mocno rozbudowywać. No chyba, że takie docelowo robicie. Więc pamiętajcie, gumy oporowe, bardzo tanie, ketle możecie sobie dokupywać raz w miesiącu, po prostu zwiększać obciążenia, nie ma sprawy. Butelki z wodą, to też jest bardzo fajna opcja. Obciążenia na nadgarstki, na nogi, no i oczywiście hantelki, więc myślę, że to wystarczy. Gumy oporowe są świetne, plus hantelki, ketle, to tak naprawdę macie domową siłownię. Podsumowując, treningi robię z Growing Ananas i to jest naprawdę bardzo fajny trener, jeżeli chodzi o YouTube. Ona ma przemyślane ćwiczenia, konkretnie nastawione na partię ciała, którą ćwiczymy, uda. Fenomenalne treningi ma. Moim zdaniem świetne robi również na ramiona. Ja Tabat raczej nie praktykuję. Ostatnio wolę po prostu robić treningi siłowe i ja najczęściej robię tak, że aktywizuję wszystkie partie. W każdym treningu mam 15, 20, nawet 30-minutowy trening na brzuch. Mam swój ulubiony trening na pośladki i uda. Również 35-minutowy. Mam też często ogólne, które robię od 40 do godziny. I łącznie moje treningi trwają maksymalnie 1,5 godziny. Jeżeli naprawdę poprzedniego dnia zwiększę ilość węglowodanów, to wypala mnie właśnie takimi treningami. To jest fenomenalne. Plus morsowanie, rewelacja. Jesteście w ketozie po prostu już wieczorem. Natomiast ja staram się trzymać ketozę codziennie. 5 dni w miesiącu raczej wychodzę z ketozy poprzez to, że po prostu coś sobie zjem. Mam okres, zjem więcej czekolady, gdzieś tam coś zjem w pracy, no więc automatycznie gdzieś tam jest powyżej tych 50 gram węglowodanów, ale ja się, słuchajcie, nie skupiam, żeby być 100% w ketozie, no bo jednak życie jest jedno i zależy mi na tych fantastycznych wynikach, na fantastycznym samopoczuciu w ketozie, ale jak najbardziej daję sobie upust i po prostu czasami zjem coś, co lubię i nie patrzę, nie boję się czegoś, bo wow, zaraz wyjdę z ketozy. Do ketozy można bardzo łatwo wrócić, jeżeli dobrze się zaadaptujecie, bo tak naprawdę w ciągu dnia, po morsowaniu, po spacerze, po treningu jesteście z powrotem w ketozie. Ale jeżeli nawet jesteście poza tematem diety ketogenicznej, to słuchajcie, ćwiczenia
Zdrowe odżywianie się to jest taka podstawa, żeby czuć się po prostu dobrze we własnym ciele, żeby je wysmuklić, żeby je wyrzeźbić, żeby fantastycznie czuć się jako zdrowy człowiek. To jest, myślę, chyba myśl przewodnia tego filmu. Dlatego też ja Was zachęcam, nie dlatego, żeby się zafiksować na temat ćwiczeń, bo czy zrobicie 3, czy 4 treningi, czy 5 w tygodniu, to jest nieważne. Ważne, że tą godzinę, 40 minut poświęcicie w ciągu dnia, najlepiej od rana, żeby odświeżyć i jednocześnie otworzyć umysł na nowy dzień. Natomiast jak najbardziej, jeżeli macie czas wieczorem, czemu nie? To też jest bardzo fajna pora. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby później wziąć ciepły prysznic, się zrelaksować, odciąć troszeczkę od tego, co się otacza i troszeczkę wcześniej pójść spać, bo możecie na przykład wstać wcześniej. To już będzie lepsze rozpoczęcie dnia, niżeli się katować i piłować do tych późnych godzin i jednocześnie męczyć swój organizm. Także wyspanie się, regeneracja, trening, zdrowa dieta, dużo wody i macie gotowy plan na sukces. Także smacznego, mam nadzieję, że wiele przepisów zagości u Was. Jednocześnie dajcie znać, ile razy trenujecie w tygodniu. Mnie się udaje nawet do 5 treningów wykonać, wtedy chyba się czuję najlepiej sama ze sobą, bo mam taki wypełniony kalendarz w ciągu dnia i w ciągu tygodnia, miesiąca i gdzieś tam uzyskuję te efekty, które sobie narzuciłam, a jednocześnie tak na bieżąco mi się udaje je realizować, także się bardzo cieszę. Także się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.